Witam wszystkich. Dziś jesteśmy w klasztorze Cystersów. W Sulejowie idziemy obejrzeć cały klasztor. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu mam przewodnika. Halo. To ja. No ja. Halo, to ja. On już tu był. To będzie nam pokazywał, bo ja tu nie byłem jeszcze nigdy. Jest cały ten kościół. Ten kościółek, idziemy tu przeczytać, co tu jest. Zobaczymy. No ale idziemy. Tu jest wejście do kościoła z tej strony, z tej strony. No, że ci starsi sobie tu dobrze mieli. No ciekawe, będzie otwarte. Tak wiem, to by może być. Myśmy tu byli na trzy. Otwarte. Otwarte, idziemy zajść do środka. Ale ciemno w kościele. Tu zasiadał król. Tu król siedział. No co? Nie ma tam. Jest tu jakieś siedzenie. O Jezu. Jak to świta? No i jakie ładne organy z tyłu. Dywany, elegancki ołtarz. No super organy. Ważne daty z dziejów opactwa, 1176, książę Kazimierz Sprawiedliwy, opactwa Cystersów. Władysław Jagiełło był tutaj w 1410 roku. Co jeszcze było? Bitwa pod Grunwaldem była w 1410. No tak, bitwa pod Grunwaldem. Albo po bitwie, albo przed bitwą. Mhm. 1810. Państwa, powrót zakonu Cystersów. 2014, ukończenie prac remontowych ołtarza głównego. Okej, idziemy dalej. Idziemy tu. Co tu jeszcze możemy zobaczyć? Muzeum. Muzeum, pierwsza połowa XIII wieku. Zobaczcie, jak to wyglądało. Idziemy zobaczyć. Jakieś stare gminy jeszcze. Stary mur został. No i dobrze myślę, rzeka nie opłoda, wszystko wiesz. Tam jest ślamy. Tam jest zalew Sulejowski? Nie, to jest rzeka. A rzeka? No tutaj widać, że prace trwają. Rzeka warta, to jest pilica rzeka. O, tam jakieś są. No idziemy pooglądać.
Gdzie wejście do tego muzeum? Czekaj, tu idziemy zobaczyć. Są jakieś rzeźby wystawione. Nic tu nie pisze, co to jest. A, coś tu jest, jakaś karteczka. Idziemy przeczytać. No i co tu jest? Pamięci księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, który sprowadził z Francji w XII wieku cystersów do Nadpilcz... Najbliższego grodu? No. Nadpilcznego grodu. Nadpilica, Nadpilcznego grodu. Pomnik powstania, że no... Lew. Te rzeźby te ale już się rozlatuje. Kolniki go zjadają. Niestety, zobacz, już. No, bo wiesz. Już jest. Nie ma kto odnowić. Też kisza, nie? To powinno. No, tu też jakieś chuby powyrastały. No, tu a też... to nie Jagiełło? No, czekaj, tu jest. Kazimierz II. Sprawiedliwy. To jest Kazimierz. Kazimierz II Sprawiedliwy. No tak. Kazimierz II Sprawiedliwy. To jest. To jego małżonka. Marimont Sule. Sulejów. Nie wiem co, kto to jest, co to jest. No idziemy dalej oglądać. Bo nic nie napisali, ale to wygląda jak jakaś królowa. Byłem. Rycerz z tamtych czasów. Sulej. Rycerze, normalnie rycerstwo. Szkoda, że nie jest to poopisywane. A tu rycerze dzisiejszych czasów zesrali się coi. Co tu jest? Rycerze dzisiejszych czasów. Stoi się. Rycerze. Ładnie odnawiają. Widzisz, jednak coś tu się robi. Robią. Stary ten kościół naprawdę jest. A tam? Co tam dalej? A no dalej to tam widziałem, że tam też jakiś ksiądz siadał, coś tam gadał po niemiecku nawet. Tak? No i to państwo było już duże, to były mury normalnie dookoła. No ale tu jeszcze jest jakieś muzeum? Nie, tam to jest wszystko hotel teraz. To jest hotel już? Tak. Prace trwają. Prace trwają. A teraz hotel pod klasztorze. Tu jest główne wejście. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tam jest wyjście, ale tu są jakieś takie mal rzeźby. Nie wiem, nieopisane są, nie wiem kto to jest, co to jest. No ale zaraz idziemy do hotelu. Jan Milczarek, to chyba rzeźby Jan Milczarek. To wygląda. To jakaś stara rzeźba. Hotelu zajrzeć. Teraz będzie widać. O! Takie jest główne wyjście. Hotel pod klasztorze. Rama opuszczona. Dla uczenia króla Władysława Jagieły w murach opactwa cystersów w Sulejowie. Dnia 23-24-1410 roku podczas przemarszu rycerstwa
polskiego na pole Grunwaldu przeciwko zakonowi krzyżackiemu w 600. rocznicę zwycięstwa bitwy. Mieszkańcy miasta i gminy Sulejów, czyli król Władysław Jagiełło, tutaj był w tym opactwie. Dobra, idziemy zobaczyć, jak to wygląda. No. Jak na zamku. Hotel pod klasztorze. Idziemy zobaczyć. Pacjent Wielkanoc też jest? Dzień dobry. A ile kosztuje hotel? Około 500 zł tutaj za taki standardowy pokój dwuosobowy ze śniadaniem. I teraz ludzi jest pełno? Pełno nie, ale mamy spore dosyć obłożenie. Poniedziałek? Tak, naprawdę. No jeszcze wakacje są, proszę pana. A, wakacje się kończą. Ale jeszcze są. Nie wszyscy mają obowiązki od września. No niektórzy emeryci mają wolne cały czas. Czyli jakby na weekend mają jakieś takie 2-3 dniowe, czy jak to jest ten wobec życia? No ten weekend jest cały złożony, nie mamy już wolnych miejsc. Tutaj jest restauracja. Miód i wino. Tylko zajrzymy, jak to wygląda. Dobra, że myślicie. Wina produkcji Cystersów? No dobrze, idziemy dalej zobaczyć. Idziemy na basen zajrzeć. Prawdopodobnie jest tutaj piękny basen. Nie wiem, idę zajrzeć. Nie wiem, czy to będzie słuchać tą muzykę, ale taka muzyka jest taka stara, jak z filmu z bitwy pod Grunwaldem. Taka z zamku. Czyli idziemy na basen. Naprawdę na basenie jest super cieplutko. Tutaj jacuzzi, sufit jak niebo. No naprawdę w takim starym zamku to bym się nie spodziewał takiego fajnego basenu. No okej, idziemy dalej oglądać hotel. Tu nie są pokoje, tylko są cele. No i taką celę można sobie wynająć. W klasztorze Cystersów.
Czyli każdy zakonnik miał swoją celę. Chyba pobłądziłem. Chyba tak. A tutaj znalazłem apartament Władysława Jagiełło. Czyżby tutaj w tym apartamencie mieszkał? Być może. I jeszcze jest wieża widokowa, ale to teraz pójdziemy na wieżę widokową. Gdzie? A muzyka taka jak wieża, 1000 lat temu. Tutaj jak ładnie. O kurde. A tu można wejść, no wchodzimy. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Ale schody kręte, małe. Rzeczywiście były stanowiska jakieś takie ten. No do strzelania. Czyli tam jeszcze. No to idź. Ale schudki. Gdzie my tu? Jezu. Ty, tu można spać, ale numer. Ujeja. Ujeja. Ojejku, jak tu ciasno. Tu jest łoże takie. Jeszcze dalej schody są. Idziemy dalej. Ale to jest bardzo takie strome te schody są. I takie z kamieni. O Jezu. A tu co jest? O. To może to jest ta wieża widokowa? Tak. Albo innego? A, tam jest chyba wieża widokowa. Tam chyba na zewnątrz się wychodzi. Zadyszki dostałem. Gdzie jest wieża? Pokaż. Tam jest wieża budowa? No może tam jest jeszcze. Może tam, ale tu jeszcze są schody wyżej. Idziemy jeszcze wyżej. Nie. Nie ma nic? Nie, tu jest zatkane. To są jakieś... No pokaż. Nie. Dawaj, idę z kamerą. Musimy poczekać. No tam wyżej jeszcze są jakieś schody, ale te schody są takie potężne. Jezu, ale nie wiem, czy tam jeszcze coś jest. Lina do trzymania. Ale niestety tu jest zabite. Chociaż tu drzwiczki są. Może to się jakoś otwiera. Nie, tylko zawiasy widzę.
No niestety tu dalej nie wyjdziemy. Musimy schodzić na dół. Co robisz? Obserwuję lornetą, można obserwować. Schody to są, mówię wam, masakra, o jakie, ale, ale wysokie te schody. Ciekawe, dla kogo to łóżko tu jest. To łoże dla kogo tutaj jest, nie wiesz? Dla turystów mogą ze spać, żeby się wzykać w mojej przerwie. Teraz wam pokażę, jak on tu będzie schodził. Tu też jakieś takie dziwne schody. Teraz wam pokażę, jak ten emeryt tu schodzi. Ciemno, jak nie wiem. I teraz tu tak. Ja radę. Teraz tu jeszcze. Następne schody. Tu są cele cystersów. Muzyczka ze starego zamku. Idziemy jeszcze tutaj zajrzeć. Co tu jest? Przyjemnie, chłodniutko. Niestety pytaliśmy o miejsca, ale na ten weekend wszystko jest zajęte, czyli idziemy jeszcze tutaj dalej. Trochę ciemno. Ciemno jak na zamku. Idziemy jeszcze dalej po celach.